Polska 2084 to fascynujące rozważania na temat sztucznej inteligencji i jej wpływu na przyszłość ludzkości. Pozycji tej nie mogło zabraknąć w cyklu z bibliotecznej półki. John Lennox, matematyk, filozof, bioetyk, wykładowca Uniwersytetu Oksfordzkiego, autor książek i debat o kulturze, etyce oraz nauce, przedstawia w niej szeroki wachlarz idei na temat najnowszych dokonań w dziedzinie technologii, bioinżynierii i AI. Posługując się przemyśleniami pisarzy, wizjami naukowców o różnych światopoglądach i spojrzeniach na naszą współczesność, wyjaśnia, czym jest sztuczna inteligencja, na jakim etapie jej rozwoju obecnie jesteśmy. Zwraca uwagę na jej wartość użytkową, snuje teorie, do czego jest obecnie i może być wykorzystywana w medycynie, ochronie zdrowia czy też w gospodarce. Ale zwraca również uwagę na pewne zagrożenia, jeśli w jej rozwoju i wykorzystaniu pominie się aspekt etyczny i moralny. By to zobrazować, posłużył się futurystycznymi scenariuszami zaczerpniętymi z najbardziej wpływowych powieści dystopijnych 1984 George'a Orwella oraz Nowy Wspaniały Świat Aldusa Huxleya. Obydwie książki przedstawiają wyobrażone miejsce i warunki jako w najwyższym stopniu złe. Jednak każde z nich jest zgoła odmienne. Orwell obawiał się tych, którzy zakażą książek, Huxley zaś uważał, że nie będzie powodu zakazywać książki, bo nie będzie nikogo, kto będzie chciał ją przeczytać. Niuanse te wyjaśnił autor cytatem zaczerpniętym z innej książki Zabawić się na śmierć Neila Postmana, socjologa, według którego Orwell przestrzegał, że zniszczy nas to, czego nienawidzimy, zaś Huxley to, co kochamy. Lennox nie ogranicza się do jednostronnej krytyki AI, ale stara się również dostrzec jej zalety, takie jak potencjalna poprawa jakości życia, kondycji fizycznej i zdrowia ludzkiego, ale porusza też kwestie transhumanizmu, udoskonalenia ludzkości dzięki technologii, co wiąże się z odwiecznym dążeniem człowieka do doskonałości i nieśmiertelności. Autor snuje też teorie na temat przyszłości, pracy, społeczeństw i naszej własnej tożsamości. Nie unika trudnych pytań dotyczących etyki i moralności, zastanawiając się, czy sztuczna inteligencja może zmienić nasze postrzeganie człowieczeństwa. W tym aspekcie znowu odwołuje się do literatury. Trzech współczesnych bestsellerów, Sapiens – Od zwierząt do bogów i Homo Deus – Krótka historia Yuvala Noah Harariego oraz powieści Początek Dana Browna. Wszystkie te książki spekulują na temat przyszłego kierunku i wpływu technologii na ludzkie życie. Kilka ostatnich rozdziałów stanowi próbę przedstawienia meandrów technologii, filozofii i etyki z biblijnej perspektywy. Lennox udowadnia, że ludzie są świadomymi, duchowymi istotami, a nie tylko ożywioną materią działającą według zaprogramowanych schematów algorytmów. Człowiek ma wolną wolę bez względu na to, jak bardzo współcześni naukowcy mogą nad tym debatować. Posługując się metaforycznymi obrazami i literatury pięknej i wnioskami naukowców, autor daje możliwość czytelnikowi do własnych przemyśleń i odpowiedzi na pytania, czy sztuczna inteligencja pozostanie zdolnością komputerowej kombinacji algorytmów dokonywanej przez system komputerowy, czy roboty staną się kiedyś istotami świadomymi, zdolnymi do odczuwania i wyrażania emocji na podobieństwo ludzi, czy narażeni jesteśmy na orwellowski sposób wykorzystania sztucznej inteligencji,
takie próby już się pojawiają. Istnieją kraje, w których wdrażane są systemy kredytów społecznych, aby monitorować wiarygodność obywateli. Nagradza się bonusami za interakcję z osobami godnymi zaufania lub raportowanie na temat kogoś innego. Zachowania niezgodne z przyjętą linią powodują oznaczenie jednostki jako niebezpiecznej. To właśnie Orwell wprowadził koncepcję powszechnej inwigilacji totalitarnego państwa i kontroli umysłu wraz z tak zwaną nową mową. Książkę 2084 niewątpliwie napisał człowiek, a nie chatbot. Nie jest apokaliptyczną wizją przyszłości, ale raczej próbą obiektywnej i wyważonej polemiki na temat AI, opartej na chrześcijańskiej antropologii i dowodach naukowych. To lektura dla każdego, kto interesuje się wpływem technologii cyfrowej na przyszłość ludzkości. Serdecznie polecam. Drodzy Państwo, polecam również wszystkie pozycje, na które autor John Lennox powołuje się w swojej publikacji. Wszystkie te książki są dostępne w naszej bibliotece. Serdecznie zapraszam.